Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby! Dzisiaj, słuchajcie, ludziska, kontynuujemy w końcu już tak w pełni czwarty świat w Spyro Year of the Dragon, kryształowy, wyspy oraz poziom, tam pustynne ruiny, to co dzisiaj zrobimy. I to nie są jakoś takie bardzo, bardzo powalone te poziomy, myślę, że w miarę ogarniemy je dzisiaj jako te dwa poziomy. Co planuję, jak powoli kończyć serię? Na pewno w kolejnym odcinku zrobimy sobie dwa kolejne poziomy, przepraszam. Za dwa kolejne odcinki zrobimy sobie Speedway, Bossa i świat Sparksa, a w ostatnim odcinku zrobimy sobie Super Bonus World. Tak to planuję. Już mamy 80% gry w ogóle. No hejka. Spyro, tylko nikomu ani słowa. Ukradliśmy czarownicy trochę mocy. Ojoj. Ukrywamy się tu, by sprawdzić, jak się nią posługiwać. Niestety, wskutek drobnego wypadku, całkiem niechcący, przemieniliśmy wszystko w kryształ, co najwyraźniej zaszkodziło tutejszym stworzeniom. No, najwyraźniej. Magnificito. Dobra, ci wrogowie są niefajni, bo oni mocno atakują w podłoże, tam gdzie jesteśmy. O Jezu. Te bobry całe. Ale jeżeli będziemy takie coś robić, no to na spokojnie będziemy ich bić. Tutaj jest ośmiornica pod wodą, no tak. Ośmiornice wracają po tylu latach i tak dalej. Dobra, tu jedynka i cała woda ogarnięta. Jak zwykle znowu 6 jajek, 700 diaksów do zrobienia. I będziemy trochę latać. Przede wszystkim będziemy latać na tej planszy. Tam jest ropuszka, ale mnie to nie interesuje. O, was dzbany nie lubię. Ale nie, wrogowie chyba w sumie są prości do załatwienia. No tak, schody. Czemu mi Spyro poleciał w dół? Klikam ten głupi... O, ten przycisk, o, widzicie na kamerce, ten trójkąt. A on zamiast tak lecieć i pup, do góry leciutko, to nie, nie, po co? Dobra, ale ja już z tobą nie chcę gadać. Po prostu o tak to zrobię teraz. Simple. To jest tragedia. A, czyli miałem rację. Czyli tych się nie da inaczej. A tych bezpiecznie jeszcze ze skokiem. Dobra, w końcu. Uuu. Sterowanie czasem jest głupie w takim razie. Ej, czemu się znęcacie? Tak nie wolno. Chcesz zobaczyć magiczną sztuczkę? Obserwuj uważnie! Jak widzisz, zarówno mój lewy, jak i prawy rękaw jest całkiem pusty. A teraz wystarczy, że poruszę rękami i wypowiem zaklęcie... Alakazam! Alakazam? Za że Pokemona przywołujesz mi tutaj? Nieważne. Dobra, on takie kryształowe coś przywołuje. O, uśmiechniczka. Wściekła, bardzo agresywna. O Jezu, to śmierdziczka była kolejna, nie zauważyłem jej, autentiko. Pyk, pyk. I chyba wszystko, tak. Jeszcze raz? Dobra, dawaj. Chcesz zobaczyć? Tak, chcę zobaczyć. To taka jedna razówka i trzeba to powtarzać, to jego zaklęcie. Ops. Najpierw wyczyśćmy to z tych wrogów. Luz. Jak to fajnie wygląda, jak to takie minecraftowe drzewka, takie kwadratowe. O kurde. Mam nadzieję, że żadnych diaksów w tym czymś nie ma ukrytych. Błagam. Bo inaczej trochę się zawiodę. Będę szukał tych piątek w czymś takim. O, tutaj coś. Hops, jajo. Cześć, jajo. Maniek! Huhu. Kolejne jajo do kolekcji 120. Tak mało nam brakuje. No i niestety muszę tutaj tędy zasuwać. Malutko już jajuszek brakuje do końca gry. Jeszcze raz. Nie chcę zobaczyć. Ja chcę po prostu już iść dalej. Hops i hops. Dobra, a teraz stąd gdzie? Wydaje mi się, że tam. Co chcesz? Niech ta cała magia polega na odwracaniu uwagi i właśnie dlatego wir uruchomię tam. Abrakadabra. Okej, ale mógłbyś poczekać.
Bo ja tutaj chcę jeszcze pozbierać sporo rzeczy. I tak jeszcze do wody sobie wejdę. No i znowu będziemy musieli zasuwać do typa, żeby nam to uruchomił. Tych lamp chyba... Nie, na nich nie ma diaksów. Całe szczęście. Okej, ośmiorniczka. 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 Dobra, z głowy. Lutujemy. Hops. I hops. A, no jedynka głupia, taka głupia jedynka, która sobie tak leży. Jak ja tego nie znoszę. Bo na bank, gdybym tak nie sprawdzał, to by to po prostu zostało. Dobra. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Nie traf tym we mnie, błagam. A, to taki wir zwykły. O. Halo, 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 halo. Użyłem ognia i mi w grze nie użyło ognia. Wytyfy. Tak. Tak. Czy tutaj niczego po drodze nie ma? Nie ma bankier. Spyro, muszę ci się pochwalić swoim niebywałym talentem do magicznych sztuczek. Mój popisowy numer to cudownie wydłużający się most. Bardzo chętnie ci go zaprezentuję, jeśli tylko uiścisz drobną opłatę. Mam swoje wydatki, rozumiesz? Drobną opłatę. Bardzo dobrze. Tysiak. Tak to było. Abrakadabra, hokus pokus. Wydłużajże się mości moście. Mości moście. No XD zadziałało. Ciekawe czemu, bo tu sprzedawczyk jest jeden. Pracuję nad nowym, wspaniałym zaklęciem, ale ten niedźwiedź wszystko psuje. A czemu on do mnie idzie? Okej, super. O, no siema. Sztuka znikania? O, tam jest Bentley. O jest, będzie minigra z nim. Tak. Zaraz sobie zbiorę. Ty sobie rzucaj. Ops. I dziękuję. I teraz pod wodą kolejne ośmiorniczki? No pewnie. O! Ale śmiesznie ośmiorniczki wyszły w tej części. Kurde. Znaczy w remasterze. Fajnie, mi się podoba. To już jest wszystko. To już jest wszystko. Tam się tak łatwo nie dostanę, no muszę abrakadabra zrobić u tego typa. No dawaj, dawaj, dawaj. Cóż, mogę ci chyba. A i znowu te kryształki. Diaksy. Jakbym miał takiego diaksa, to bym nie musiał zbierać tych małych. Z tych pałąków nie, nie będzie nic. Nie ma. A mogę je spalić? Chyba nie. Nieważne. Tam była minigra, ale już nawet nie pamiętam, na czym ona polega. Kluczyka potrzebuje, to pewnie jakiś dzban go posiada. Ojoj. Czy ja właśnie zmaściłem i teraz muszę od zera? Lubię to. Lubię tak sobie od zera zaczynać ten poziom. No nie, i będę z każdym dzbanem teraz gadał. Chcę. Powinienem zakończyć poziom i pewnie by się pojawiła opcja łażenia. Nie dookoła. Pum. 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 Dawaj. Dopła. Dopła. Kurde, ops. I co nas sam start zrobić, sam nie wiem. Może tą minigrę z Bentleyem w sumie. Przydałoby się. No i jeszcze raz ty. Cóż? What the fuck, kamero. Pogadajmy. Masz, weź to. Chciałem posłużyć się tym podczas rzucania zaklęcia, ale moja magia nie działa na nie. Lloyd. Ale Lloyd. Cześć, Lloyd. Witaj w rodzince. 121 smoków. Sporo. Oj, sporo jest. No i tak jak mówiłem, to dopiero się ten wir otworzył. Fuck you. Ach. Tylko właśnie pytanko, gdzie ten wir mnie zaprowadzi?
Do Bentleya? A, do Bentleya. Okej. No chodźmy do Bentleya. Dobry wieczór, Spyro. Wspaniały Randini właśnie zbiera się do zaprezentowania swojej mocy. Jak to brzmi? Słyszałem, że jest całkiem niezły, dlatego mam zamiar obejrzeć pokaz. Okej. To ja też chcę zobaczyć. O, oh, Jesus. O, ile skrzyń, jak miło. O, jak miło. O, panie. O, i teraz zbieranina. O, tak, tak, tak. Jakieś wielce bogate nie były te skrzynie. 338 mamy. No, luzik. Co pan czarodziej tu zrobi? Wygląda na to, że pokaz magii zachęcił krety do harców. Trzeba by je solidnie pacnąć po głowie, żeby się uspokoiły. Myślę, że świetnie się do tego nadajesz. Pomyślmy. Pacyfikujesz krety? Tak. Delikatne pacnięcie w głowę powinno je uspokoić. Tylko ostrożnie, moi przyjaciele już za nimi kopią. Okej, nie zabijać skrzatów. Dobra. I to jest czasówka. Oj, to będzie trudne. Of. No cóż, nie ma... Delika... Dobra, już się nie polubię z tą minigrą. Okej. No cóż, delika... Ale mi, jak postać mi zasłania takie małe wiewióry, to co ja mam niby zrobić? Halo. Ja mam mieć na to tyle sekund. O, pyta. Ej, to jest nie do zrobienia! No patrzcie, jeden. Ja musiałbym średnio jednego co 5 sekund robić. Ja jestem wolny jak, nie wiem, jak Yeti. No. No cóż. O nie. To jest ta minigra, której znienawidzę. Przecież to jest nie do przejścia. Ja będę się rage'ował. No cóż, delika... Nawet nie wiedziałem, że go przewaliłem. Uhu. Dobra, jeżeli teraz się nie uda, to po cięciu po prostu wrócimy. Jak ja już to przejdę. No patrzcie, to już jest nie do przejścia. Jak mam widzieć, jak... Oni mi zasłaniają. Dobra, widzi mi się po cięciu. Nie wyszło! Dobra, udało mi się ten kretynizm przejść dosłownie w 5 minut. Nie wiem jak zrobiłem, ale mocno się skupiłem. Masakra, Hank. O Jezu. Już to była tragedia. Dobrze, nie muszę tego powtarzać. Nigdy więcej. Są poziomy, do których po prostu nie chcę się wracać, w sensie minigry. Do których autentycznie nie chcę się wracać. Mam nadzieję, że jeżeli będę chciał trofeum platynowe zrobić w Spyro, to... nie będę musiał robić tych minigier w większości. Nie wiem, że na czas jeszcze lepszy, czy coś takiego, bo to jest tragedia. Masakra. Sparks mi nigdzie więcej nie pokazuje. Zaraz, Sparks mi pokazuje gdzieś w dół zupełnie. Czyli Sparks się zbugował. Fajnie. Ile już mamy? 355. Ponad połowa lekko. No dobra, wracamy do zwykłego kierowania panem Spyro. Gdzie jajkarza musimy złapać. No dobra, no trochę nam starczy to. A czemu on tak szybko lata? A. O, zgubiłem go fenomenalnie. E?
No tak, przecież to mamy jeszcze. Fuck you. Nie, serio, znowu go zgubiłem. Wait, what the fuck? Dobra, wiem, że chyba tutaj będzie gdzieś diament jakiś. O, będą w ogóle diamenty. O, jajko nawet sobie leżące. Elo. Grazia. Grazie mio. 123. Całkiem nieźle. Zbierzmy sobie wszystko, co brakuje nam. O, to dlatego nam tyle brakuje jeszcze. Ale dobra, mogę jeszcze raz oberwać, bo Sparks. Okej, okay. Bo ta umiejętność Sparksa, no tak. I brakuje nam, o Jezu, jeszcze niecałe 300. Trochę sporo. A ty już nie musisz tej magii odpalać. Dzięki Bogu. Pyk. I most jest, i genialnie. I jeszcze raz próbujemy tego jajcarza wziąć. Za jaja. Pyk. Pyk. Albo w sumie minigra zróbmy. O, to jest pomysł. O, a, to jest takie coś, dobra. Czyli zjazd taki. Oj, to będzie ślisko. Ale chyba za to nie tracimy żyć. Chyba. O, to będziemy to powtarzać, super. Ale steruje się całkiem dobrze. Steruje się całkiem dobrze. Nie, to tu tak poukrywane to wszystko jest. I okej, jajo. Ale i tak jeszcze tu wrócimy. No już 614, no panie, no to już w ogóle Elois. Cześć Elois. Ale ja chcę i tak powtórzyć, czyli wychodzę i wchodzę. I dopiero jeszcze raz sobie wyjdę z tego poziomu, nie muszę kończyć całości. Czy mi się wydaje, czy teraz szybciej biegam? Dobra, opuść obszar. Wyjdź. Tak. 625. Czemu ja poleciałem tak do przodu? Dobra, tutaj zdowniłem akurat ja. Dobra, nieważne, tego nie było i tak dalej. Odpalanie. Odpalamy. I gdzie ja jestem? Tu jestem, dobra. To jeszcze raz, pan jajcarz. Pyk. Pytanie, gdzie jest kluczyk? Może pan jajcarz się zresetuje. I on tu gdzieś będzie? Tak. Tu jest. Ty dzbanie. O, potwory się zrespiły. Okej. Mam cię. Haha. Max. O, Max! Był Chucken, to i teraz Max. I genialnie. I czyżby jeszcze drugie było? Drugi samolocik? Bo gdzieś kluczyk musi być. Tak czy siak. Tylko pytanie w ogóle, gdzie to wszystko jest poukrywane? Pokaż mi, Sparks. W tamtym kierunku mówisz. Okej, to spróbujmy. Mi się wydaje, że jeszcze wiem, gdzie co jest. Czyli tutaj, o, na samej górze. A, to jest zwykła dycha. Ale ja nie mam kluczyka. To serio muszę... O mój Boże. To ja muszę jeszcze kluczyk znaleźć. Fuck you. No to nie za fajnie. Po drugiej stronie tej wyspy nie będzie. Tutaj też nie. Mi się wydawało, że chyba tutaj mogłoby być. Mam. Idziemy to otworzyć. No i genialnie. O, to mi chodziło. I czy to będzie wszystko tu? Błagam, powiedzcie. No, Sparks mi tak wskazuje. Pyk. Odpalamy. Otwieraj się. Wskazuje się na to, że tak.
poziom pełny. Poziom ukończony w 100%. O to chodziło, ciąg dalszy przygody. I teraz co zrobimy, to właśnie ten jeszcze jeden poziom, czyli te piaski, te Tomb Raider cały, prawda? Tą parodię całą Tomb Raidera, to będzie przepiękne. Ciekawi mnie, jak to w HD wygląda. Jak bardzo kreskówkowo i jednocześnie starożytnie, no bo to jest parodia starego Tomb Raidera, tego, nie wiem, 1, 2, 3, 4 może jeszcze. Zobaczymy. Ja się przysunę w lewo. Hops. Czyli już trzy poziomy zwykłe zostały nam w pełni. Tu, pustynne ruiny. O to mi chodziło. Wbijamy. Tu. I będzie tutaj jedna minigra z Shilą, a resztę nie pamiętam szczerze. Nie pamiętam. Co to może być? Jaka może być jakaś głupia minigra tutaj? Z tych głupich minigra to już chyba się powoli one kończą. Szczególnie jak cała seria, prawda? Nie wiem. I don't even know. Zobaczymy. Dobra, lecimy. Ej, co? To była babka kiedyś. Witaj, ty musisz być Spyro. Słyszałem o tobie same dobre rzeczy. Każdy tutaj coś ci zawdzięcza. Może pomógłbyś mi znaleźć Tarę, moją dziewczynę. Tarę. Miała się tylko rozejrzeć w grobowcu kamiennego golema, a przepadła bez śladu. Poszedłbym sam jej poszukać, ale wiesz, pełno tam skorpionów. Tak, pomogę ci, bro. O fuck, musiałem oberwać. Dobra, teraz się wszystko zgadza. Dopiero na samym końcu będzie ta cała Tara. Tara Lara, wiecie o co chodzi. Okej. Okay. Ty. Chciałem powiedzieć, że ty w taki sposób atakujesz. Ale no trudno. Oberwałem raz. Ops. To gdzie będą te jaja? W jakich minigrach? Uff. O Jezu, Seryna kluczyk. A teraz pytanie, gdzie będą te kluczyki? Znaczy ten jeden kluczyk? Powaga. Spyro, powaga. Nie potrafisz skoczyć. Pyk. No i teraz skoczysz. O Jezu, te ogniste główienka. Ops. Co? Kiedyś się dało przeskoczyć nad tym. To mi się nie podoba. Pyk. Uff. Jaszczur w razie czego? Gdzieś to właśnie zaraz... O, tam jest kluczyk, dobra, zapamiętam. Ale jaja, od tak znikąd po prostu zauważyłem. Okej, o Jezu, to się... Zatopiło. No to fajnie. Masakra. Daj, Skorpion, chodź. Okej. Okay. O, i od razu do Shilly pójdziemy sobie. Ona ma chyba prostą minigierkę, jak dobrze pamiętam. A chyba dobrze pamiętam. Pyk. A i tam sobie od razu do kluczyka przeskoczymy. Dobra, to mogę to od razu zrobić. Dobra, jest Nelly chociaż. Fuck you. Ale tam jest jaszczurka jedna. To chociaż tyle. Tak znikąd jaszczurka. I chyba tyle. Jeszcze ten kluczyk, no tak. Sparks, chodź. Pyk. Czy to jest jajo? Tak, jajo tam jest. Ale jak się tam jeszcze dostać? Do tego klucza? O Jezu, to ja później pomyślę. Najpierw Shilla. Cześć, Spyro. Gdzie się podziewałeś? Właśnie mam zamiar wybrać się na spacer. Wiesz, czasem najlepsze, co możesz zrobić, to oddać się drobnym, staromodnym przyjemnościom. Ty najbardziej pasujesz jako taka podróżniczka. Okej, dobra, zabij mnie. Jeszcze raz. Z pełnym sparcem chociaż. Żebyśmy mieli go. Odpalanie!
No i tak mamy tyle żyć, że jak poświęcę jedno, to... to będzie luz. Mogę też o takich atakować. Ja, to będzie łatwe. Właśnie dlatego uważam, że to będzie łatwe. To zwykła taka minigra. I to mi się podoba. Taka minigra. Jak najbardziej. O, jest jaszczurka. O. Tyk. Oj, nie oberwałem. Tej. O. Jak śmiesznie. Wracaj. What the fuck? Luz? Lester. Cześć, Lester. Ale my dalej idziemy po drugie jajuszko. Pyk, pyk. Oberwa. Tu na dole jest typo. Halo. Czemu mi... nie skoczył aż chwila? Nie wiem, co tutaj się dzieje na dole, ale... ale okej. Okay. No i znowu latający klejnot. Oj, wpadnę do lawy. Co ja robię? O. Pyk. Tracę życia. Ale dobra, jest jaszczur. Pyk, pyk. 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 I to wszystko. Piotrek. Cześć, Piotrek. Jaki słodziak. I mi się wydaje, że tutaj wszystko, tak? Bo już mi Sparks więcej nie pokazuje. Luz. I wracamy. Ten klucz mnie będzie trochę tak denerwował. O Jezu. Ops. Ale myślę, że później ogarnę, jak ten klucz zdobyć. Teraz tak, czy tutaj... tak, tutaj będę musiał dalej pójść. Sprawdźmy, co jeszcze tutaj na górze, bo może ta droga mnie zaprowadzi do kluczyka. Taką mam nadzieję. Ops. I żyćko. Czyli z powrotem mamy. Czemu mi się wydaje, że tędy powinienem... a, co, wait, what? Coś mi się wydaje, że tamtędy mógłbym jakoś przejść do tego kluczyka. Jakąś taką głupią drogą. Ale chyba nie. Nie, nie wydaje mi się. O, chociaż, chociaż... Ojoj, ale tu nie przeskoczę. Już wiem jak. Rocky, pomyśl trochę główką. A ogarniesz ostatecznie. Czy tu na łapkę skoczę? Pewnie, że skoczę. I dlatego najpierw to. I dziękujemy. Teraz z powrotem na łapkę. I z powrotem tu. I tamten wodospad. Fajnie zrobione. I jajuszko będzie. I mam nadzieję, że kluczyk. O Jezu, wrogowie się zrespili. Jędrek. Cześć, Jędrek. Czy to już 4 jajka są? W tym poziomie? Tak, 4 jaja. Już tyle zrobiliśmy. Ale tamten klucz to ja wciąż nie wiem. To będzie ciekawe. Uff, przeskoczyłem. No dobra, klucz to na sam koniec zostawmy. Tak definitywnie, definitywnie. Puk, puk. Hejo. No, Spyro, założę się, że mój widok cię cieszy. Tak, bardzo. Składa, że znam hasło otwierające wrota grobowca kamiennego golema. Tylko jakoś teraz wypadło mi z pamięci, jeśli wiesz, o co mi chodzi. 800 klejnotów. Świetnie! Hasło otwierające grobowiec brzmi... gotowy? Naiwniak! A, będziesz miał przewalone. Nie wiem, co właśnie zrobiłem. Tak znikąd po prostu zacząłem ich bić. A,
jestem dobry. Pyk. Myślałem, że tutaj będzie drugi typek. Pyk. To mi się podoba, że po prostu ich zaszarżuje, no nie? I jeszcze jak jest ten ogień, taki efekt, to trudno. Skacz sobie. Nic się nie stanie. Tara! Jezu Chryste, zrobili to. Jak to dziwnie wygląda. Tu nie mogę przeskoczyć. Jesus Christ. A co tu jest w ogóle? A, okej. Okay. Spoko. Proszę, proszę, spójrz na siebie. Wpadasz, by splądrować grobowiec, kiedy ja wykonałam już najgorszą robotę. Spędziłam cały dzień przełączając pstryczki i przestawiając skrzynie, a ty myślisz, że możesz się pojawić od tak i zgarnąć skarb? Cóż, weź go sobie. To i tak nic nie warte, jajo. Marcyś. Kurde, jakie to jest takie zjechanie Tomb Raidera. To jest piękne. Ty sobie uciekaj do mojego świata. Nie wiem nawet po co. A ja tu będę kontynuował. O. Mam nadzieję, że ogarnę drogę do tego klucza. No i jeszcze jedno jajo będzie. I dlatego to jest dla mnie tak bardzo ciekawe. Tak. Tutaj gościu podpala co chwilę. A jak to, jak zobaczyć was? A, dobra. Dobra, ja chyba zdążę. Miał na mnie wywalone. Ale ten już nie. Ice i życie. Łowca motyli. No i pięknie. Osiągnięcie. Brązowe, ale jest. Coraz będzie bliżej do platyny. Ubłagany, o. Moja pierwsza platyna na playaku. Haha. No i co tutaj jest dalej w tym poziomie, bo ja sam szczerze nie wiem. Holy shit, gdzie ja jestem? Minigra jeszcze? A no tak, musi być jakaś minigra. Co to jest, bo ja sobie tego nie przypominam. Hunter? Właśnie ćwiczę moją zdolną płaszczkę w pływaniu z ultranowoczesnymi podwodnymi supermiotaczami pocisków. Chcesz się przejechać i rozwalić parę rekinów? Powiedzmy, że tak. Tylko uważaj na gości na rekinach. Mają JX-5, podwodny sprzęt samonaprowadzający. Okej. Czyli po prostu od tak mam w nich strzelać. Ale dobra, to jest jedna taka rundka. Bo o jedno jajo walczę. Ale fajne pociski. Ale ja też nie mogę oberwać. Jest jeszcze jeden typek. Tutaj. Jest! Gotowe. Niezły strzał, brachu! Gdzie się nauczyłeś tak celować? A przy okazji, Bianka prosiłaby przekazać ci to jajo. Podobno niechcący przemieniła je na chwilę w kudłatego mamuta, ale udało się to odkręcić. A tu kudłaty mamut z tego jajka wychodzi. Sadie? Nie wygląda na mamuta. Dobra, a czy wszystkie skrzynki rozwaliłem? O matko, jeszcze tu zbieraniny będzie. Niestety, coś za coś. Sparks mi dobra, będzie wskazywał pod wodą gitarka. To co widzę, to ja będę zbierał, a jak nie, no to Sparks będziesz pomagał. Czy tutaj do środka można wejść? No pewnie. A, przecież tędy chyba wyląduje. Nie. A nie, dobra, to jest takie coś. A jak ten klucz, kurczę, zagarnąć? Sparks, halo? Ty mi tu pokazujesz? Dycha! No. Okej. Okay. Tu jeszcze. Ile mi brakuje? No, 500... Znaczy 150. I jeszcze tu filar. I tu kuszeczka, i tam dwójeczka, i tu jedynaczka, dobra. Ja to wszystko widzę.
No Spyro, ogar. I cyk dwójeczka. Podpłyńmy sobie, zobaczmy, czy to już wszystko. Wydaje mi się, że tak, Sparks pokazuje, że to już wszystko. A tutaj na górze samej? No nie. To już koniec. A ile mam? 605. Jak ten klucz dostać? To mnie jeszcze ciekawi. Z tymi pokazujesz, że jednak tam coś jest? Nie, pokazujesz mi, że skrzynka pewnie. Tak mniemam. Że najbliżej niby tam. Czyli tu. Koło tej skrzynki, tak? No dobra, zejdę i jeszcze poszukam tej alternatywnej niby drogi. Cholipka. Ta skrzynka. Ale jak się dostać do tamtego pięknego klucza? Pyk. Bo to już wydaje mi się, że jedyna rzecz. To jest łapka. Dobra. Dopiero teraz ją zauważyłem. Ale mimo to, jak się do niej dostać? A czy tutaj jakoś się nie mogę dostać? Tak wysoko? Obserwuję sobie planszę. Coś mi się wydaje, że chyba będę mógł. Kurde, to łażenie takie. Znowu wyjdzie mega długi odcinek. Ale trudno. ja nie narzekam. To więc po drugiej stronie. No bo tak to otwartej przestrzeni więcej nie mamy. Więc no ja zgaduję, że to tak musi być. Ale ja się tam nie dostanę od tak. Czy na pewno tutaj niczego nie ma? Jakiś taki... O, jaki ze mnie dzban. Ale ze mnie dzban. Ja już miałem oglądać sobie walkthrough na YouTubie. Ha! A jednak nie. Doszedłem do tego sam. Tylko, że tutaj. Tak, wróć się, Spyro. Nawet nie denerwuj. Dobra, reszta tam będzie. Uhu! Pyk. I pyk. No i ładnie. I będzie... I będzie ogarnięte na maksa. Full. Ile mamy gry? 86. Pyk, opuść poziom, wyjdź. Udało się, dwa poziomy, czyli zostały dwa zwykłe speedway oraz boss i super bonus round. Tyle. Czyli tak naprawdę chyba trzy odcinki. Takie trzy odcinki do nagrania, półtorej godziny gameplayu, coś koło tego. O masakra, ludziska, o masakra. Aj, poziom Zoe jeszcze. No dobra, 5000 hajsu, więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, ludziska, komentarze, subskrypcje, dzwoneczki, oceny, łapki i tak dalej. Ja się widzę z wami w kolejnym odcinku, trzymajcie się. Hej!